Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, ludziska. Ja jestem Shorheim, a to jest kolejny odcinek God of War'a. Zacząłeś coś opowiadać. Kontynuujemy naszą opowieść, moi drodzy. Ciutkę, nie chcemy, nie. Nie ma żadnego opowiadania, dobijamy tutaj do brzegu. Cyk. Czekajcie, ja się muszę tylko poprawić. O, tak to jest. Magazyn Buriego! Kim jest Buri? Czemu tu są runy? Nikt nie wie, ale... To się otworzy, zgaduję. To. Ludziska, jak wam mija dzień? Mam nadzieję, że nie za dobrze. Ale tylko dlatego, że liczę, że będę mógł to poprawić. Przygotuj się! Oni mają wysokie poziomy, dobra. Swoją drogą, kochani. Na tej poprzedniej wyspie, na której byliśmy. Tam, gdzie był Fafnir. To... Generalnie tam była ta taka szczelina śmieszna. No i co z nią, zapytać? Z nią to, że postanowiłem, jako taki kozak, stwierdziłem, a dobra, zrobię ją. Pochwalę wam się w następnym odcinku, że zrobiłem szczelinę i będzie baja. Okazuje się, że nie. Tam były jakieś sługusy Hel, które mnie po prostu za przeproszeniem rozliły i nic nie mogłem z tym faktem zrobić. O, zdążyłem zanim tamten mnie walnął. O mój dobry Boże. Dobra, czekajcie, ja muszę sobie szybciutko bluzę rozpiąć, bo mi jest strasznie ciepło. Dzisiaj się pogoda nam troszeczkę popsuła. Delikatnie. O, widzę już dwie te runy. A gdzie jest trzecia w takim razie? Delikatnie nam się pogoda popsuła, tu mamy w ogóle skarb. A, o, zaczęło padać. Zaczęło jakoś tak beznadziejnie być na tym polu. Tam mamy kruka. Ale to dobrze. Przynajmniej jest czym oddychać. No dobra. O, jeszcze jeden. Dzień dobry. O, ty już masz szósty poziom. No tamci mieli chyba ósme poziomy? Generalnie przekocury, O, tam następny idzie. Do tego się musimy pozbyć jak najszybciej. Cicho, ja tu kombosy dzisiaj robię. Kurwa, z taką mocą jak dzisiaj, to ja bym tamtych gości rozwalił. To było ostatnio. Ostatnio byłem trochę przymulony. Tam są jakieś czerwone runy. Zajebiście to wygląda. Ludzie, ale ja się cieszę, że was mam. Ale ja się cieszę, że mogę tutaj siedzieć z wami i sobie krać. Fajnie, bardzo mnie to jara. Bardzo mnie to cieszy. Tylko jakby się tego kurwa kruka dało rozwalić. Wybaczcie. O mój Boże, jak jest ciepło. O mój Boże, jak jest ciepło. Dobra. To trzeba zamknąć jakoś. Aha. Jeszcze raz. Musimy zrobić tak. A nie. Mogę to zrobić tak. Dobra, to spróbujemy to zrobić w ten sposób. No, nie do końca. Dobra, teraz szybko. Tam to? Oczywiście. Dobra, kochani, wiecie co mam zrobić? Spotkam się z wami, jak to zrobię, bo to czuję, że to troszeczkę zajmie. No i kochani, okazało się, że ta zagadka jest dużo bardziej zaawansowana niż myślałem.
Otóż znalazłem tam na górze, tu po schodach jak się weszło, tam był kryształ, który się dało od drugiej strony jakby zniszczyć. Zniszczyliśmy go, przestawiliśmy kołowrotek, żeby przestawić to duże coś, żeby przepłynąć dookoła, żeby zamknąć sobie tą bramę, żeby wrócić i dopiero teraz możemy zrobić raz, dwa, tylko trafić i trzy. Porąbane, ale mamy to. Łyczek kawy w nagrodę. I wchodzimy do środka. Mamy raz, dwa, dwie skrzyneczki, no. Na to wychodzi. Na to wychodzi, srebro 3500. A dobra, mamy jeszcze jedną. O, i da się tu zejść niżej? Nie, dobrze. Parara, pięknie, ładnie. Co w środku? Burza glewi. Wyświetl. Fajne. Fajne. Ale nie, dobra. Lecimy na razie z tym, co mamy. Przepłyniemy sobie dookoła. Zobaczymy, co tam jest. Bo z tego, co widziałem, to coś tam jeszcze możemy odblokować. Tu właśnie. Dzień dobry. Dzień dobry. O, pięknie. Tu mamy sok znowu. Czy tam jakkolwiek to się nazywało. No to jak ten doradca Odyna chciał zakończyć wojnę? Stwierdził, że wynegocjuje pokój. Co nam poda? Szczęście. Zajebiście. Odyn został przekonany, aby poślubić jednego ze swych zaciekłych wrogów. Boginię Wanów. Słynącą nie tylko z urody, ale i z opanowania magii Wanów, którą to Odyn pragnął. Kryształ tam mamy. Freja wyszła za Odyna? Co z tego miała? Poświęciła się dla swego ludu. A, czyli Baldur to będzie syn Frey. W rzeczywistości zasługiwała na coś lepszego. O nie, nie ale wiem. Ale oczywiście kryje się za skalne wodospady. Dobra, mamy skrzyneczkę. Dzisiaj będzie taki typowo eksploracyjny odcinek, ludzie, od razu wam mówię. Może powinienem to zrobić wcześniej, ale... Jakby no... Ogarniecie. My ogarniemy, wy ogarniecie, wszyscy ogarną. Cię zajebiście. Mamy kryształek kolejny. Tu możemy przeskoczyć. Tu nam coś jeszcze to blokuje. Zgaduję, że od drugiej strony. Dobra, zrobiliśmy mu taki kuźwa... Takie obrażenia, że mogliśmy go dobić, mimo że był x poziomów wyżej. Mamy chyba trzeci dopiero. W ogóle strasznie słabo odnoszę takie wrażenie. O, najsuru. No nie do końca tak to miało być, ale zgaduję, że w taki sposób to będziemy musieli zrobić, czyli strzelić w odpowiednim momencie. Zrobił się, byłoby miło, gdybyś jednak trafił. Co nam to daje? Skrzyneczkę! A po co tak wysoko? Nie mam pojęcia. Prawdopodobnie, żeby dostać się tam jakoś. Mogę otworzyć? Nie mogę, ale mogę sobie coś. Czy te inne też to miały? Nie widzę teraz w sumie, tam na dół. Zobaczymy, jak wrócimy. Jest bardzo duża szansa, że tak było. Tego nie mogę użyć na razie. Nie wiem, w czym ty masz taki problem, żeby w to trafić? Barda stal. A, już wiem, po co to wyżej wyjeżdża. No i pięknie. Pytanie, czy stąd? Nie, nie stąd. Tędy. Tu będzie walka.
Akurat ciebie nie chciałem spotkać. A ty gnoju. Strasznie nie lubię tych upyrów. Ej kurwa, co my tym kijem? Jak druid z lasu. Wszyscy się boją druida z lasu. My jeszcze nic takiego nie zrobiliśmy, żeby się go bać. Masz całe szczęście. Wybacz, jeszcze chwila. Nie, nie, bardzo dobrze się spisałeś, Atreusie. Kurwa, kotki też są. O, ten też krzyczy, zajebiście. Wszyscy mi chcą nagle pomagać. O ty gnoju. O wow, tego nie widziałem. Tego jeszcze nie widziałem, tego jeszcze nie grali tej egzekucji. Okej, to było brutalne as fuck. Co? Co? Kiedy myśmy tu byli niby? Aha, no w sumie mogliśmy tu być, no bo woda opadła przecież. A wiem, co to jest za miejsce. Chyba. Albo nie wiem? Tędy się idzie do tego jednego z tych braci, nie? Chyba. Chyba, nie wiem. Porąbane. Dobra, zejdźmy sobie niżej. Tu możemy strzelić w kryształ. Pęk. Ten kryształ tu jeszcze po coś będzie pewnie. Dobra, tędy... Dobra, mogę jednak. Myślałem, że nie mogę. Srebro. Kurwa, którędy teraz? Dobra, niech się to odwróci. Zrobimy jump. Bo nie zrobimy. Łop. Sobie możemy zrobić przejście. Fajnie. I teraz co? Teraz jak my to robimy? Teraz możemy sobie strzelić w kryształ, tylko w dobrym momencie. Na przykład teraz. Pięknie. Jeszcze jedna skrzynka jest do otwarcia. Za takie nagrody, za takie te, to... Kawusia się należy. Ładna jest. My mamy to. Kurde, przydałoby się coś pozmieniać. O! Legendarny przedmiot, mistyczny pył, który pulsuje ten... O, nice. Dobra, jeszcze musimy tam jedną skrzynkę zdobyć. To jest najlepszy widok, chyba stąd, nie? Druma! Timing! Ja mogę tu przeskoczyć? No mogę. Mogę, oczywiście, że mogę. No i suro. Jeszcze to mogłem stąd zrobić w zasadzie. Tam też to było widać. Dobra, chyba wszystko tutaj. I mam taką nadzieję. A jeżeli nie, to trudno. Szkoda, że się nie pokazuje jakby stopień ukończenia. Jeszcze nie możesz się tam udać. Czemu nie mogę się tam udać? Ale mam to odblokowane? Chyba tak. Nie wiem. Płynę dalej. Zobaczymy. Czy tu coś jest? Może manice. Tu jest jeszcze jakieś coś. Tu już byliśmy. Chyba nie? To są te bramy, przy których byliśmy kiedyś? Tak. Tak. Nie wierzę, że Odyn i Freja byli razem. Miłość i nienawiść są splecione bardziej niż się wydaje. Przykładowo, Odyn nienawidzi gigantów, a one jego.
ale matka Thora była gigantką zwaną Fjorgen. To jedna z największych miłości Odyna. Thor jest pół bogiem, pół gigantem? Dziwne. Gdy Fjorgen odeszła... Oryginalnie w mitologii też tak było? Odyna. A w trakcie wojny z wanami dojrzałem, co naprawdę go gryzło. Przekonanie jej trochę trwało, ale Freja zgodziła się. Przez jakiś czas był naprawdę uroczy. Wyglądał na szczęśliwego, zdawało się, że chce... Czekajcie, mapka na chwilkę, dobra. Spełnił tyle jej życzeń, że nie pamiętam wszystkich. Pokój trwał i naprawdę wierzyłem, że wszystko poukładało się lepiej niż planowałem. Jednakże w końcu Odin pokazał swą prawdziwą twarz. Zdobył zaufanie Freji i ona nauczyła go magii wanów. On ją wykorzystał. Decyzji, której miała pożałować. Niestety, pomimo starań jego doradcy, który twierdził, że pokój jest najlepszym sposobem na oddalenie Ragnaroku, Odin nigdy nie wyzbył się obsesji na punkcie Jotunheimu. Posmakowanie magii wanów i eksperymentowanie z nią zdeprawowało go jeszcze bardziej. Odin był chujem. Tam widziałem jeszcze jedno, także udajmy się jak najszybciej po nie. Nie wiem, czy widzieliście, tam na górze był jakiś potwór zamknięty. Jestem ciekaw, co to było. Jestem ciekaw w ogóle, na ile my jesteśmy... Możemy, ale zaraz. Na ile my jesteśmy odpowiednio przygotowani na takie wędrówki. Chociaż z drugiej strony po to teraz eksplorujemy, żeby być bardziej dokokrzeni później. Zapomniane jaskinie. Dobra, chodźmy najpierw tu w takim razie. Rany! Pod wodą jest chyba całe miasto! Ano, chłopcze, zapomniane miasto. Jak się nazywało? Właściwie to zapomniałem. Okej. Można i tak. Kruka tu gdzieś mamy z boku. A siedzi sobie skurczysyn. Trzeba go będzie zdjąć. A tamtego właśnie, zapomniałem tamtego w końcu skrócić. Fuck my life, ale ty nie żyjesz. 20 z 50. W ogóle jestem ciekaw, na ile... Zaraz tam wyjdziemy. Na ile te znajdźki obrazują faktycznie to, w jaki mamy stopień ukończenia gry. Nowa lokacja. Tego nie ruszam, bo to się kurwa nigdy nie kończy dobrze, okej? Umówmy się. Te to najwyżej po zakończeniu. Na razie to tam pal licho. Ja go znam. Ja go widziałem na TikTokach. Wybaczcie, czekajcie. Szybkie zapisanie. Dało się? Nie wiem, to jeszcze raz. Cześć, misiu, czy ty mnie zaatakujesz? Wow, ale nie wiedziałem, że ty umiesz takie rzeczy robić. On się tarczą zasłonie. Jebany. Uwaga, ojcze! O no, nie zdążył. Nie. Fuck my life. God damn it! Dobra, jeszcze raz to zrobimy, ludziska. Bo ten. Krótkie cięcie. Mamy to, ludziska. Co to jest? Coś się dzieje. O kurwa, tego się nie spodziewałem. Coraz bardziej zwalniasz! Mamy to, ludziska. Wiem, że wrogowie są silni, Kratosie. Zdążyłem zauważyć. Nowy ten, co to jest? Co to było? Wędrowiec Champion. Ten wędrowiec nosi na plecach ogromną tarczę, przez którą jeszcze trudniej uszkodzić go wyjątkowo mocny pancerz. Zajebiście. Ale go kurwa rozwaliliśmy. Paleniska Tyra. Symbol światła, które łączy ze sobą wszystkie światy. Używał takich dziwnych run? Jak teraz o tym myślę?
to nie. No dobrze, ale to możemy coś z tym zrobić, czy niekoniecznie? Widzieliśmy już te runy, ale nie umiem ich odczytać. O nie, Atreusie. Zawiodłem się na tobie. Dobra. Ja pierdzielę, jaka w ogóle jazda. Paleniska tyra. Dobra, mamy nowy dok. Biała flaga powiewa. Nie wiem, nie mam pojęcia. Moi kochani, płyniemy dalej. Szukamy skarbów, staramy się wzmocnić. W ogóle, co u was? Co? Co u was? Jak tam? Jak tam dzień mija? Macie jakieś plany na najbliższe wakacje? Na właściwie na już obecne wakacje. Jak tak teraz myślę. Jak ten czas szybko leci. Dobra, małżeństwo z Odynem nie przetrwało. A w ogóle jak Freja trafiła do lasu? Zapomniałem o tym skarbie. Szczególne małżeństwo. Nawet jak na Odyna. Jakby małżeństwo z Odynem było zbyt małą karą. Najgorsze jest to, że tu jest tyle rzeczy. O, wrócimy do tego później. Kurwa. Który ty masz poziom? Chłopcze. Dobrze. Kolejna mapa. Na pewno się nam przyda. Teraz nas zaatakuje? Fragment szyfru runicznego. Dobrze. Kurde, można by go było spróbować sprzątnąć, ale... Dobra, mamy szyfr runiczny, wrócimy tu do niego. Mamy tutaj portal, możemy to zrobić w każdej chwili. Tego misia sobie zostawię. W ogóle... Tak, korzystając z tego... Ile my mamy? Wymaga witalność 200? O, wow, nie wiedziałem, że tak jest. Nawiązana poprzednia umiejętność. Musimy się poulepszać, kochani. I to tak fest. Dawno tego nie robiliśmy. Raz. Dwa. Pięści. Mamy dużo expa, bo 30 tysięcy mieliśmy, więc... Oła, to kosztowało 10 koła. Zmień postawę, zatrzymując się na chwilę po dowolnym ataku pięściami. Gdy przyjmiesz nową postawę, wciśnij... Okej. Może Atreusa ulepszymy, co? Oła, ataki magiczne. Dobra. Musimy go ulepszyć. W ogóle go nie ulepszaliśmy wcześniej, na to wychodzi. Albo nie mogliśmy, nie pamiętam, jak mamy być szczery. Chyba nie mogliśmy. Znacznie większe obrażenia. Dobra, bierzemy. To też. To jest fajne. Ale a walka w zwarciu... Dobra, musimy to sprawdzić. Jak się gdzieś zatrzymamy, to musimy to sprawdzić. Ja tędy dopłynę. Czy ktoś mi... Czy ktoś jest w stanie mi to wytłumaczyć? Jar Notri. Nortri. Nortri. Nori? Kurwa, nie wiem. Jakiś jar. Mimir, opowiadałeś, jak Freja trafiła do lasu. A tutaj to my się raczej nie przedostaniemy. Wrócimy do tego później. Sorry, wybaczcie ludzie, że ja tak przerywam tę historię. Nie dostaniemy się bez klucza. No właśnie. Dobra, jak zrobię? Dziwne to wszystko. Co nam tu zostało? Jeszcze nam jedna wyspa została do odkrycia, więc szybko tam podpłynę. Zobaczymy, czy tam jest coś istotnego. Skoro tu się nie dostaniemy... Ale spoko, pociesza mnie fakt, że mamy bardzo dużo... tych bram takich do przenoszenia się, więc będziemy mogli w każdym momencie się dostać tutaj.
Mimir, opowiadałeś, jak Freja trafiła do lasu. Ano, wyszła za Odyna. Freja godziła się na wszelkie poniżenia, byle tylko utrzymać pokój i zagwarantować bezpieczeństwo swego ludu. W końcu nie była w stanie znieść spaczenia swej magii przez Odyna, jego szaleństwa i tyranii. I zakończyła małżeństwo. Gniew Odyna był olbrzymi, a klątwy, które na nią rzucił, przerażały nawet ją. Ale jej magia była o wiele silniejsza. Po takim czasie znał jej wszystkie słabości i wykorzystał je, by stworzyć tak silne klątwy, że nie mogła ich przełamać. Ale się tam coś drżał. W Midgardzie. Co najgorsze, okradł ją z duszy wojowniczki. Freja nie jest w stanie walczyć, nawet by się bronić. Nie może skrzywdzić żadnej żywej istoty. Ni bronią, ni posłuchamy zakończy. Tej historii do końca. W takim świecie jak ten, co jej zostało poza życiem w odosobnieniu? Biedna Freja. Na jej miejscu też naplułbym ci w twarz. Ano, chłopcze. Ja też. Posterunek elfów światła. Dobra, moi kochani, dostaliśmy jakieś osiągnięcie. Tam siedzi... dwa ogr. Który sobie przeżuwa elfa. Moi drodzy, tym posterunkiem zajmiemy się w kolejnym odcinku, bo widać, że on jest dość takich sporawych rozmiarów. A ten odcinek już będzie miał około pół godzinki, także ja wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał wam się podobał, to nie zapomnijcie go zostawić. I co? I do zobaczenia kolejnym razem. Do usłyszenia, kochani. Trzymajcie się. Hej, hej!